Jakie tematy i zagadnienia dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego wzbudzały największe zainteresowanie wśród słuchaczy audycji Cześć, pogadajmy konkretnie? Serdecznie zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym podsumowujemy trendy 2023 roku. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Jaki będzie Centralny Port Komunikacyjny? Co się udało osiągnąć? Kiedy tak zwana pierwsza łopata? Te pytania, kierowane w stronę spółki CPK, pojawiały się bardzo często. Na wszelkie wątpliwości staramy się na bieżąco odpowiadać w naszych podcastach. Gdzie jesteśmy? Najpierw to pytanie, gdzie jesteśmy z budową, na jakim jesteśmy etapie? Najłatwiej powiedzieć, jesteśmy bardzo daleko. Gdybyśmy chcieli to troszeczkę tę odpowiedź rozwinąć, no to dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. My przeszliśmy już dawno z etapu planowania do zaawansowanego projektowania, a teraz weszliśmy w fazę realizacji. Gdyby przyjrzeć się terenowi inwestycji, no to tam trwają już prace w terenie. Uruchomiliśmy przeprowadzki dla tych mieszkańców, którzy zgłosili się do programu dobrowolnych nabyć. Trwają rozbiórki, one dotyczą już w sumie 50 nieruchomości, to znaczy to się przekłada na około 250 budynków, to są te prace już wykonane, trwające i zakontraktowane. Mamy projekt koncepcyjny lotniska przygotowany przez Foster & Partners, naszego master architekta. W przygotowaniu są inne projekty, na przykład dróg startowych, dróg kołowania. Nabyliśmy, mimo że to miało się nie udać, miał nikt nam nie sprzedawać ziemi, no już ponad 1000 hektarów nieruchomości, kolejne umowy są w przygotowaniu. Mamy pakiet decyzji, naprawdę niełatwych do pozyskania, decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności, no oczywiście master plan lotniska, plan generalny zaakceptowany przez ministra infrastruktury, który przewiduje tutaj etapowanie budowy naszego lotniska. Mamy promesę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. No będziemy się ubiegali teraz, to jest kolejny etap po uzyskaniu decyzji środowiskowej o decyzję lokalizacyjną do wojewody, potem o pozwolenie na budowę. Trwają kolejne przetargi w ramach podpisywanych licznych umów ramowych. No i jeszcze oczywiście komponent kolejowy, tu można by bardzo dużo opowiadać, ale z tych 2000 kilometrów, które my planujemy, no to już 1500 jest na etapie albo gotowych, albo zaawansowanych studiów wykonalności, czyli tych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, czyli mamy wskazane i przeanalizowane, skonsultowane z mieszkańcami przebiegi dla 600 kilometrów. No i teraz dla 450 kilometrów już ponad trwa zaawansowane projektowanie. Oczywiście tutaj priorytetem jest ten odcinek Warszawa CPK Łódź, który włączy nowe lotnisko w ten system kolejowy, czyli można by jeszcze opowiadać długo, ale po prostu dzieje się bardzo dużo i mi się ten nasz projekt, jak teraz obserwuję go od środka, to on mi się kojarzy z takim skrzyżowaniem Shibuya w Tokio. I Shibuya polega na tym, że na normalnym skrzyżowaniu, jak zapala się zielone światło, to można przejść wzdłuż, no potem w poprzek skrzyżowania. A na Shibui jest taki ruch, że tam możliwy jest jednocześnie ruch wzdłuż, poprzek i jeszcze poprzekątny. Jest tyle ludzi, że oni idą we wszystkich kierunkach, ale do celu i świetnie to funkcjonuje. Widziałem to i mogę powiedzieć, że my jesteśmy jak trochę jak takie skrzyżowanie Shibuya, dlatego że my jako CPK nie działamy tak liniowo, to znaczy czekając na zakończenie jednego etapu, żeby zacząć etap drugi, tylko po prostu na zakładkę. Składamy wniosek o decyzję środowiskową, ale trwa już projektowanie. Mamy problem z wyborem master architekta, master planera z powodu procedur prawa zamówień publicznych, więc nie czekamy na rozstrzygnięcie tych wszystkich odwołań, tylko już sami siłami własnymi, tutaj rękami ekspertów, których mamy na pokładzie, po prostu przygotowujemy dokumentację dla master planera, którą potem dostarczamy, a wszystko po to, żeby dotrzymać harmonogramów. Także no,
w ten sposób działamy trochę niestandardowo, żeby gonić bardzo trudny harmonogram i oczywiście to jest gdzieś tam obarczone czasami jakimś ryzykiem błędów, ryzykiem pewnych potknięć, które trzeba korygować, no ale coś za coś. Gdybyśmy tak planowali inwestycje od punktu A do B, czekali na zakończenie B i zaczynali C, no to bylibyśmy znacznie wcześniej niż jesteśmy teraz. Poza tym, kto nie robi, ten się nie myli. Otóż to, tak właśnie jest. No właśnie, Konrad, to kiedy ta pierwsza łopata? Bo to pytanie tak naprawdę, mam wrażenie, że w tym roku jest jednym z top 3 pytań, które pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o CPK, no to już chyba najważniejsze. Kiedy jest ta pierwsza łopata? Tak, ja tego pytania nasłuchałem się bardzo często i wiele razy. I to jest często pytanie zadawane przez dziennikarzy, czy przez znajomych w takim duchu, no to kiedy ta pierwsza łopata? Co? Będzie balet koparek, tak? Zrobicie to przed wyborami, prawda? I takie szturchanie w łokieć, prawda? Natomiast fakty są takie, że nie będzie takiej standardowej pierwszej łopaty, dlatego że my nie czekaliśmy z pierwszą łopatą. To znaczy prace były zaawansowane i po prostu rozpoczynały się w terenie. Także nie wbijaliśmy pierwszej łopaty, wbiliśmy wiele innych łopat. Tam na terenie inwestycji trwają odwierty geologiczne. To one dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji. Rozbiórki już dużo się zakończyło. Kolejne trwają, kolejne przed nami. Wcześniej miały miejsce badania środowiskowe. Mówiłem o przeprowadzkach. Mówiłem o inwestycjach kolejowych. Tutaj najbardziej zaawansowany jest inwestycja w Łodzi, budowa tunelu dalekobieżnego, to nie jest tajemnicą, że tam prace budowlane będą ruszały w tym roku. Innymi słowy, nie organizowaliśmy pierwszej łopaty, przedstawiliśmy za to na konferencji prasowej z udziałem prezydenta, z udziałem ministra zaawansowanie inwestycji, czyli zebranie tego, co dokonaliśmy i gdzie idziemy dalej. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Jaki będzie Centralny Port Komunikacyjny? W lipcu ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Dokumentację przygotował master architekt CPK, czyli brytyjski konsorcjum, w skład którego wchodzi firma Foster & Partners. Wydaje się, że takim punktem przełomowym było pokazanie projektu koncepcyjnego lotniska. I czy faktycznie już docelowo lotnisko będzie tak wyglądać? I czy pracownia Foster & Partners jeszcze coś nam przygotowuje? Odpowiadając od końca, tak, przygotowuje, dlatego że mamy projekt koncepcyjny lotniska, czyli wiemy, jak będzie wyglądało to serce systemu CPK, czyli terminal pasażerski, dworzec kolejowy, ten cały węzeł transportu publicznego. To wiemy, natomiast teraz potrzebny jest projekt budowlany, który jest w opracowaniu. Nie zasypiamy gruszek w popiele i te przygotowania idą szybko do przodu. Powiedziałaś, że to być może był taki punkt zwrotny. Chyba tak, bo ja zauważyłem, że wiele osób, które były krytycznie nastawione do projektu i żyły w takim swoim świecie, że to jest megalomania, on nigdy nie powstanie, po tym jak pokazaliśmy ten projekt koncepcyjny wspólnie z projektantami z pracowni Normana Fostera, to widziałem, że tam coś się u nich, u wielu osób przestawiło. To znaczy oni przeszli z takiego trybu, że to i tak nie powstanie, do takiego trybu, że jest pomysł, ale ja bym to zrobił lepiej. No i to jest bardzo, bardzo dobra informacja, to znaczy, że jesteśmy jako projekt już bardziej zaawansowani i że wiele osób zrozumiało, że to się dzieje naprawdę. Mhm. Ten projekt koncepcyjny, no to jest wielka rzecz. Tam są naprawdę duże, duże liczby. Na przykład powierzchnia terminalu to jest około 400 tysięcy metrów kwadratowych. Mówię około, dlatego że to jeszcze będzie doprecyzowane na etapie projektu budowlanego, zderzane z inwestorem prywatnym i z potrzebami rynku. Natomiast ta powierzchnia jest gigantyczna. To jest trochę tak, liczyliśmy to jakby zestawić ze sobą trzy pałace kultury w Warszawie, tak? Tylko że pałac kultury to nie zawsze budzi dobre skojarzenia. Mhm.
ja na przykład jako warszawiak nie do końca lubię Pałac Kultury, a nasze lotnisko, lotnisko CPK, no mam nadzieję, że będzie budziło jednoznacznie pozytywne skojarzenia, dlatego że ono wynika z potrzeb rynku, ono jest teraz projektowane pod potrzeby rynkowe, no i pozwoli Polskę spozycjonować lepiej na mapie Europy. Wiemy, jak lotnisko będzie wyglądało. Widzimy, przyglądając się tej dokumentacji Fostera, w jak mądry sposób jest to wszystko zintegrowane, to znaczy ruch lotniczy z kolejowym. Jak będzie można, przyjeżdżając pociągiem, przejść suchą stopą pod jednym dachem do tej części przesiadkowej, do terminala lotniskowego. No ten projekt robi wrażenie. I trzeba przyznać, to też warto podkreślić, że to nie jest projektant taki przypadkowy, który gdzieś tam wyskoczył jak Filip z konopi, no tylko to jest projektant wybrany w przetargu, w dwustopniowym postępowaniu, w którym brały udział no, biura projektowe ze światowej czołówki. Także no, wybraliśmy najlepszych. Foster przecież projektował takie lotniska jak na przykład Hong Kong, imponujący projekt na sztucznej wyspie, który odciążył stare lotnisko w Hongkongu, nowe lotnisko w Pekinie, czy też port lotniczy w Doha, czy bardziej chyba powinno się odmienić w Dosze, chyba w każdym razie w Katarze, tak? Także no, mają ogromne doświadczenie i to doświadczenie przelewają na projekty CPK, to jest widoczne i to bardzo dobrze wróży dla naszego projektu. Jeszcze w zakresie projektu koncepcyjnego to odsyłamy zainteresowanych na nasz kanał na YouTubie, gdzie jest film o projekcie koncepcyjnym, gdzie między innymi pan Norman Foster mówi o tym, jak ważne jest to, że jak dla niego wartościowe jest to, że bierze udział w projektowaniu tego lotniska, ponieważ to będzie pierwsza rzecz, jaką zobaczą podróżni, kiedy wylądują w Polsce na CPK i że właśnie dla niego to jest bardzo dużą wartością, że może w tym brać udział i że właśnie oni tworzą ten nowy symbol, powiedzmy, tak? Jak mówię się o Pałacu Kultury, no to CPK, no powiedzmy, ma szansę stać się tym nowym symbolem, który będzie się gdzieś tam kojarzył z podróżowaniem po Polsce na przykład, prawda? Tak, symbol to jest dużo powiedziane, ale na pewno będzie taką wizytówką naszego kraju. Tak, Ktoś przyleci, na przykład będzie się tylko przesiadał w Polsce i zobaczy tylko nasze lotnisko. Dokładnie. I być może na podstawie naszego lotniska wyrobi sobie zdanie o Polsce. Dlatego warto, żeby ta infrastruktura była wygodna, intuicyjna, żeby ten pasażer nie miał problemu w tym, żeby się odnaleźć, no i żeby wyniósł dobre wrażenie z podróży lotniczej, która co do zasady bywa stresująca. Obawiamy się, czy zdążymy, czy dojdziemy do odpowiedniego gate'u, czy będą te samoloty dobrze skomunikowane, czy nie będziemy musieli czekać na kolejny i tak dalej, i tak dalej. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Jak tak naprawdę będzie wyglądał centralny port komunikacyjny, nowy port lotniczy? Jakie są główne założenia projektu? Główne założenia projektu są takie, żeby to był węzeł komunikacyjny przyjazny dla pasażerów. I to jest chyba nasz najważniejszy punkt i takie nasze credo dla tego projektu. Bo koniec końców to jest projekt dla ludzi. My lubimy projektować projekty dużej skali, ponieważ one odciskają się na życiu wielu ludzi i mają wpływ na życie wielu ludzi, więc staraliśmy się zaprojektować ten projekt w sposób, który pozwoli na funkcjonowanie tego węzła komunikacyjnego, bo to jest bardzo ważne, co Szymon powiedział, że to nie jest tylko lotnisko, że to jest lotnisko połączone z jednym z największych dworców kolejowych pewnie w Polsce w momencie jego pełnej operacyjności. Co też nie jest częste, bo zazwyczaj po prostu dojeżdża kolej do lotniska dodatkowa, to nie jest węzeł komunikacyjny sam w sobie, dworcem autobusowym, oczywiście dużym parkingiem, więc sposób, w jaki pasażerowie będą mogli się przesiadać, przechodzić z jednego środka komunikacji do drugiego, żeby on był jak najbardziej przyjazny, jak najkrótszy, żeby posiadał jak najmniej zmian poziomów, korzystania ze schodów, ze eskalatorów i potem w ten sam sposób rozwiązanie tego lotniska, żeby one było kompaktowe, żeby pasażerowie mogli widzieć, dokąd idą, jaki jest ich cel podróży, żeby one też, oczywiście jesteśmy świadomi celu, jakim ma być to lotnisko. To jest oczywiście projekt skrojony na odpowiednie wymagania, więc wydaje nam się, że to, co ta wizja pokazuje, to jest to, że on taki będzie, że on będzie służył pasażerom i że on nie jest przeskalowany, że on nie jest za duży, że to nie jest jakaś megalomania, że to jest projekt, który będzie dobrze działał. Oczywiście on będzie dalej sobie ewoluował,
To nie jest tak, że to, że na podstawie tych tych obrazów, które, czy tych wizualizacji, które państwo zobaczą, będziemy ten projekt budować. Tak, bo tutaj przypomnę, że plan generalny na ten moment jest zaakceptowany do 2060 roku, ale oczywiście mamy kolejne etapy w planach. Tak, obyśmy dożyli. Natomiast chciałbym dodać jeszcze taką perspektywę budynku jako takiego. To znaczy to doświadczenie, obcowanie, bo powiem tak górnolotnie, obcowanie z budynkiem tych użytkowników jego, to nie jest coś, co będzie trwało miesiąc, rok, 5 lat. I dlatego musimy, też jako inwestor kładziemy nacisk na to, żeby budynek miał pewną ponadczasową estetykę, żeby miał taką formę, która nie jest formą, która jest w jakiś sposób modna dziś, jutro nie będzie. Tylko to będzie coś, co może trwać i się nie zestarzeć. To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. I jeszcze chciałam, przepraszam, pociągnąć ten temat i zapytać się o właśnie takie punkty charakterystyczne tej koncepcji. Punkty charakterystyczne. Punktów jest, mi się wydaje, że jest kilka, bo tak jak mówię, naszym punktem wyjścia było to, żeby on był przyjazny pasażerom, więc cała ta forma tego budynku jest zorganizowana w jakiś taki sposób, który ilustruje przepływ ludzi przez ten budynek. Mhm. Czyli ta forma budynku została zaprojektowana, wyrosła trochę z analizy tego, jak ludzie będą się poruszali i przez to też, będąc użytkownikiem tego budynku, w sposób jakiś naturalny będzie się podążało za tą formą budynku. Te sklepienia, które się rozjeżdżają na boki, które prowadzą cię do odpowiednich bramek, to jest jakaś taka forma, żeby trochę ułatwić pasażerowi przy takich dużych projektach. Jednak dużym wyzwaniem jest to, żeby pomóc trochę ludziom przejść przez te wszystkie procesy, żeby oni wiedzieli, gdzie idą, żeby oni nie czuli się zagubieni. Powiem, oczywiście są bardzo wielu z nas lata często i regularnie, natomiast musimy też myśleć o pasażerach, którzy będą korzystać z tego lotniska rzadko, raz na rok, raz na 2 lata, na wakacje na przykład. To jest duży stres, to jest duża przestrzeń, gdzie pójść, co zrobić, żeby się nie zgubić. Ludzie przyjeżdżają wcześniej. Ta potrzeba, żeby zminimalizować ten stres, żeby oni się czuli komfortowo, jak gdyby to jest właśnie to wyzwanie dla nas. Więc ta forma, jak gdyby automatycznie chcieliśmy też, żeby ta architektura w jakiś sposób w tym też pomagała, żeby ona nie tworzyła, i to jest trochę też nawiążę do tego, co mówił Szymon, o tej ponadczasowości, żeby ona nie była też zbyt krzykliwa, żeby ona nie tworzyła jakiegoś takiego punktu samego w sobie, żeby ona nie dominowała, żeby ludzie nie byli przez nią rozkojarzeni i żeby oni nie zaczęli podziwiać ją sami sobie. To jest jednak projekt i te projekty, które my staramy się tworzyć, one oczywiście często przybierają ciekawe formy, natomiast te formy wynikają z ich funkcji, wynikają z jakiegoś powodu i tak staraliśmy się też podążać tym tropem przy tym projekcie. Chciałbym zwrócić uwagę na taki dosyć istotny punkt, jakim jest to właściwie miejsce, którym jest powiązane, którym mamy powiązanie wszystkich możliwych rodzajów pasażerów. Tak, czyli to jest miejsce, które mówię o tym, co nazywamy budynkiem węzła, trójkątem, różnie to nazywamy roboczo, ale jest to, albo atrium, to jest budynek, który jeszcze nie jest fragmentem lotniska jako takiego, jest takim rodzajem przedpokoju, porównując do może mniejszej skali, ale jest miejscem, gdzie spotykają się wszyscy pasażerowie. I to jest miejsce, które umożliwia wspólne doświadczenie wszystkich pasażerów, czy oni podróżują pociągiem, czy przyjechali autobusem, czy też właśnie wybierają się na lotnisko. Czyli takie jest, serce, można powiedzieć, tak? To jest trochę takie serce i to jest takie serce jeszcze nawet nie tylko dla pasażerów. My chcemy, żeby to miejsce też było też celem samym sobie, żeby ono też mogło dla ludzi, którzy będą pracowali w okolicy, żeby ono było jakimś takim interesującym miejscem, do którego oni chcą przyjść na kawę, chcą przyjść na jakieś małe zakupy, chcą też tam przyjść, nawet jeśli niekoniecznie wybierają się w podróż. Tak, i to co też wydaje nam się, to co się udało osiągnąć w tym projekcie, to jest właśnie to, że pasażerowie, którzy przyjechali pociągiem, przesiadają się z jednego miasta do drugiego, dalej mają dosyć mocny styk z tym lotniskiem. To jest to, co zawsze przyciągało gapiów, znaczy samolot startuje czy ląduje,
to właśnie będziemy mogli udostępnić tym pasażerom, którzy właśnie przy okazji nawet znaleźli się w pobliżu lotniska. Także że będzie to powiązanie. Mhm. Wydaje nam się to tak, dosyć ciekawym wynikiem naszego projektu. I to jest też ważne, że ono jest jak gdyby po tej stronie lotniska przed odprawą bezpieczeństwa, czyli to jest jak gdyby miejsce dostępne dla wszystkich, że to nie jest tak, że jest jakiś interesujący, charakterystyczny element tego projektu, który nie musisz być pasażerem lotniskowym, nie musisz przejść przez kontrolę bezpieczeństwa czy kontrolę paszportową, w zależności gdzie podróżujesz i dopiero wtedy tego doświadczyć, że jak gdyby jest ten element, który jest jak gdyby dostępny dla wszystkich. Jednym z głównych zadań master architekta jest lotniska CPK, jest zaprojektowanie budynku terminala pasażerskiego, dworca kolejowego oraz węzła transportowego, czyli takie podsumowanie tutaj tego, o czym już mówiliśmy. I teraz taki w sposób bardziej techniczny, opiszcie proszę, jaki ten centralny port komunikacyjny będzie? Ten projekt ma jakiś taki swój specyficzny układ, który wynika z analizy tej relacji. Przede wszystkim to, co było na początku najważniejsze i wpłynęło na kształt, to jest ta analiza tej relacji kolei z lotniskiem, czyli dworca kolejowego z terminalem lotniskowym i przebiegiem torów, w jaki sposób budować nad tymi torami, jak umiejscowić te dwa elementy, gdzie jest ten styk i jak on ma funkcjonować. Więc to lotnisko, ta forma tego budynku jest dość charakterystyczna, taka trochę... Każdy obiekt jest tak naprawdę symetryczny i regularny, jeśli spojrzeć na terminal i na dworzec, natomiast one razem tworzą taką trochę niesymetryczną, ciekawą formę i mi się wydaje, że to jest bardzo interesujące i to wynika właśnie z tych uwarunkowań, to nie jest jakiś pomysł, który my przyszliśmy z zewnątrz, zrobiliśmy szybki szkic, pokazaliśmy Szymonowi kolegom, powiedzieli piękne i tak róbmy, nie, to po prostu wynikło z jakiejś takiej wspólnej pracy i żeby zaadresować te problemy techniczno-logistyczne w jak najlepszy sposób. Jeśli chodzi o to, jak ono architektonicznie będzie wyglądało, to znaczy to jest lotnisko, które przede wszystkim będzie troszeczkę inaczej funkcjonować niż to, co mamy, że teraz powiem o lotnisku, wrócimy może do dworca, może Szymon powie więcej o dworcu, natomiast funkcjonować trochę inaczej niż lotnisko w obecne Chopina. To znaczy ono będzie funkcjonować na dwóch poziomach de facto. Znaczy będziemy mieli jeden poziom, na którym przyjeżdżamy na lotnisko, przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa. Jest poziomem, gdzie będziemy mieli pasażerów zarówno Schengen i non-Schengen. Natomiast i to jest ten główna część sklepowa. Natomiast pasażerowie non-Schengen, czyli ci podróżujący poza, w większości przypadków poza Europę, będą schodzili na poziom niżej i oni tam będą mieli swoje własne doświadczenie, swoje własne sklepy, więc oni się w pewnym momencie będą mogli rozdzielić i przejść na ten inny poziom, więc ono będzie funkcjonowało na takich dwóch poziomach. To jest trochę inaczej niż obecnie funkcjonuje lotnisko Chopina, gdzie z naszych obserwacji i porównań ta strefa non-Schengen jest dość ograniczona, bo ono jest podzielone po prostu na takim po prostu wertykalnym cięciem na dwa fragmenty. Tak, raz korzystałam i rzeczywiście ciężko było w ogóle mi tam dotrzeć. Tam trzeba dotrzeć, ludzie często starają się tam dotrzeć jak najszybciej, powiedzą, że chcą przejść przez tą kontrolę paszportową i potem okazuje się, że tam nie ma za wiele oferty i to jest zawsze trochę problem, więc tu patrząc, jeszcze biorąc pod uwagę, że centralny port komunikacyjny ma być takim hubem przesiadkowym, czyli spodziewamy się, że tych pasażerów non-Schengen będzie więcej. Jesteśmy ze względu na nasze położenie dość atrakcyjnym lokalizacją na taki hub, ponieważ jesteśmy troszkę bliżej Azji, więc jak gdyby ten lot do Europy na pierwszą przesiadkę jest krótszy, więc jest szansa, że to będzie rzeczywiście funkcjonowało jako taki hub i ta oferta non-Schengen, żeby to było też ciekawe i fajne, atrakcyjne doświadczenie dla tych pasażerów jest bardzo ważne, więc jak gdyby ten sam układ tego lotniska i poprzez te dwa poziomy też stworzenie takiej strefy, która jest wyższa, ciekawsza, ta taka antresola, którą tworzy to górne piętro, wydaje mi się, że to będzie dość charakterystyczne i zdecydowanie będzie się różnić od tego, więc to też wynika z jakichś takich funkcjonalnych założeń przepływu pasażerów i tego, jak chcieliśmy to rozwiązać, natomiast tworzy to dość charakterystyczną przestrzeń w środku. Powiem, tak jak sugerowałeś, powiem troszeczkę o dworcu samym, który pełni podobną rolę, może w innej skali, może bardziej wewnątrz kraju, ale podobną rolę węzła przesiadkowego, jak myślimy o lotnisku. I z tego względu duży nacisk w czasie rozwoju projektu położyliśmy na to, żeby przesiadki z różnych tych połączeń międzymiastowych były jak naj
jak najwygodniejsze. Mhm. Tak? Znaczy, żeby ludzie, którzy spieszą się z jednego pociągu na drugi, żeby w łatwy sposób mogli odnaleźć ten swój drugi pociąg i żeby no, nie spóźnić się. Po prostu nie spóźnić się na ten pociąg, bo on już niestety odjedzie. To jest ta jedna grupa pasażerów, o której myśleliśmy ze względu na specyfikę właśnie węzła kolejowego CPK, zależało nam na tym, żeby ta funkcjonalność przesiadania się była na najwyższym możliwym poziomie. Natomiast to, co jest wartością dodaną, to jest to atrium, ten budynek, który jest łącznikiem pomiędzy dworcem a naszym terminalem lotniskowym, gdzie z jednej strony przez niego przechodzą ludzie, którzy wysiadając z pociągu, zmierzają w stronę lotniska, samolotu, ale z drugiej strony też ludzie, którzy mają chwilę dłużej, bo ich pociąg na przykład za godzinę odjedzie, za półtorej godziny, różnie, to zależy wszystko od jakiegoś tam konkretnego połączenia. To wtedy mogą właśnie skorzystać z tej przestrzeni. Tam są poczekalnie, są różnego rodzaju atrakcje. Myślimy o takim programie w atrium, który będzie zachęcał do przebywania. Równocześnie to atrium jest miejscem, gdzie przybywają pasażerowie autobusowi. Tak? Mhm. To są ci ludzie, którzy przyjadą autokarem, którzy właśnie może na wycieczkę nawet, jakaś wycieczka szkolna, też będą mieli tam swoje miejsce, tak? I wracając może do tego punktu spotkań, tak? Bo to jest taki punkt spotkań. No liczymy właśnie na interakcję, liczymy na to, że z tego wymieszania różnego typu ludzi, różnego typu kierunków, coś ciekawego może wyjść. Mhm, oczywiście. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Wiemy już, jak wyglądać będą terminal lotniskowy oraz dworzec kolejowy i autobusowy. Jednak mimo to, jak bumerang wraca pytanie, czy inwestycje CPK są rzeczywiście opłacalne? No i też nie zapominajmy o tym, że z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli lotniska całego tego systemu transportowego, wiąże się budowa nowych linii kolejowych, a jak wiemy, kolej jest eko. Generalnie jest uznawana za najbardziej ekologiczny środek transportu, a jednak jest ten hejt, są te protesty. No i skąd to się bierze? Dlaczego mimo tego, że budujemy wielkie lotnisko, które przyciągnie do nas ogromne zyski finansowe i tak dalej, tak? Cały ten szereg różnych plusów. Będziemy net zero ready, tak? Lotnisko będzie ekologiczne. Jeszcze do tego jest kolej, która też pozwoli na przerzucenie części pasażerów, którzy poruszają się na przykład głównie samochodami, na pociągi. No to nadal jest ten hejt i nadal zawsze coś komuś nie pasuje. Ja jestem pewny, że jak ktoś nas teraz ogląda czy słucha, sobie siedzi z popcornem i powiedział wtedy, jak mówiłaś o kolei, że ha, 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 kolej jest ekologiczna, a przecież energia w Polsce jest w większości z węgla. No to też jest taki dyżurny argument. No i warto też pamiętać o tym, że ten miks energetyczny zmienia się na tyle, że ten udział odnawialnych źródeł energii jest coraz wyższy, a udział węgla się zmniejsza. A poza tym to jest to, o czym wspomniałaś, czyli że kolej powoduje zdjęcie części pasażerów i towarów z dróg, tak? Czyli ograniczenie tej emisji CO2 emitowanych przez transport drogowy. Także kolej jest pod każdym względem ekologiczna i nasze inwestycje doskonale wpisują się, tak stuprocentowo wpisują się w cele klimatyczne Unii Europejskiej i w polityki transportowe Unii Europejskiej. Dlatego też nasze szprychy zostały wpisane do tak zwanego TEN-tu, czyli tej sieci korytarzy transeuropejskich, kolejowych i dlatego na kolejne projekty dostajemy sowite dofinansowanie z Unii Europejskiej, które wykorzystujemy. Rok 2023 to czas znaczących inwestycji w programie kolejowym CPK. Myślę, że tutaj nasi słuchacze są bardzo ciekawi, które projekty nasze Centralnego Portu Komunikacyjnego są właśnie w tej fazie projektu budowlanego? Już kilka projektów mamy, bo to podstawowo i najbliższa mojemu sercu oczywiście linia Warszawa-Łódź. Odcinek od Łodzi do Wrocławia, tam mamy 4 projekty budowlane. Warszawa-Łódź jest podzielona na 2 projekty budowlane. Do tego mamy jeszcze projekt Rzeszów-Łętownia, tam mamy 1 projekt budowlany i Katowice-Ostrawa to też jest 1 projekt budowlany. A dlaczego odcinek Warszawa-Łódź jest podzielony na 2 projekty budowlane?
Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo jest projekt budowlany jest bardzo szczegółowy, więc żeby zagwarantować sobie bardzo dobrą jakość tej dokumentacji, żeby też minimalizować nasze ryzyka związane z realizacją projektów, dzielimy projekty po prostu na mniejsze części, żeby nasi wykonawcy, których wybieramy w przetargach publicznych, mieli możliwość go zrealizowania bez pewnych uogólnień, tak, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze na ich danym odcinku. Więc mniej więcej te projekty budowlane są takiej samej długości, bo ten podział akurat na Warszawa-Łódź nam wypada gdzieś mniej więcej w połowie, więc każdy z naszych wykonawców dostał równą część i w równym stopniu bardzo szczegółowo może ją przeanalizować, może ją na dobrą sprawę technicznie rozwiązać, bo to już nie jest też kwestia analiz. Ta multimodalność, to stworzenie tego węzła komunikacyjnego, to jest jak gdyby chyba taki najbardziej charakterystyczny element tego projektu, bo jak gdyby musimy rozróżnić to projekt lotniska, większość lotnisk, które projektowaliśmy, ma jakąś linię kolejową, która dojeżdża, ale to jest zupełnie co innego niż projektowanie lotniska z wielkim dworcem kolejowym obok siebie. To zupełnie inne zadanie, jak gdyby interakcja tych dwóch rzeczy, o czym mówił Szymon, jak one będą razem funkcjonowały, czy jest i będzie na czas trwania tego projektu absolutnie kluczowa. Serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Premiera audycji co 2 tygodnie we wtorek. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.